Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest z nami ponownie Kabur po dłuższej trochę przerwie i będziemy sobie rozmawiać o tym, co obecnie dzieje się na rynku, czyli o ETF-ach na Bitcoina, o sprawie XRP, ale również przejdziemy do tematów tratwi i tego, jak pompuje nam rynek, jak pompuje S&P 500, co się dzieje na obligacjach i kilka innych tematów z tym związanych. Cześć Kabur, miło się znowu tutaj gościć. Cześć Kildo, cześć wszystkim. Bardzo miło być znowu tutaj, dawać relacje z rynku. Tak. Jestem bardzo, bardzo podekscytowany na tę rozmowę, ze względu na to, że są te tematy ciekawe do mówienia i dawno, dawno tego nie robiliśmy, nie omawialiśmy takich spraw, więc może na samym początku, żeby przejść, jak to ludzie mówią zawsze u nas w rozmowach, są konkrety, więc o razy będą konkrety dawane. Mamy 30 tysięcy na Bitcoinie, były różne tutaj zawirowania przez ostatnie dni. Jak obecnie widzisz ten rynek krypto? Czy to już jest jakiś po prostu początkowy etap bull runu, czy jeszcze jakieś dołki przed nami? Co sądzisz o tym, co się teraz dzieje tutaj? Myślę, że jeżeli to jest bull run, to już trwa od mniej więcej zeszłego roku, tak naprawdę od upadku FTX-a. Jest 30 tysięcy na chwilę obecną. Uważam, że jest jak najbardziej taki, powiedzmy, sentyment na rynku, czy fundamenty związane choćby z tym, że XRP wygrało proces, czy choćby związane z tym, że rynek tradycyjny nieźle pompuje, i inne, które moim zdaniem mogą spokojnie wyciągnąć ten rynek na znacznie wyższy poziom. I powiem szczerze, że spodziewam się raczej w kontekście kolejnych, nie wiem, pół roku, roku wzrostów. I nie wiem, czy to pójdzie od razu na jakieś ATH, ale myślę, że 50k na Bitcoinie jest zupełnie realistyczne w kontekście kilku miesięcy. Jeżeli chodzi o rzeczy, które mi się nie podobają, to jest relatywna słabość związana z tym, że no, mamy masę pozytywnych newsów związanych choćby, tak jak mówiłem wcześniej, z XP, ale też z BlackRockiem, a rynek jakby nic sobie z tego nie robi, przynajmniej teraz lokalnie. I też rzecz, która być może wpływa na to, z mojego punktu widzenia, jest też rynek tradycyjny, który jest bardzo silny i może jakby jest takie podejrzenie czy przeczucie ze strony rynku, że będzie jakaś faktycznie korekta, ale raczej obstawiałbym, że jeżeli będzie spadek, to będzie to miało charakter korekty i raczej nie spodziewałbym się nowych dołków, to znaczy nie spodziewałbym się powrotu do 15k, w takim sensie, że przebijemy to 15k i pójdziemy jeszcze niżej, tylko bym się raczej nie spodziewał, raczej myślę, że jeżeli będzie jakaś korekta, to na 20 tysięcy w kontekście kolejnych, nie wiem, 2-3 miesięcy i raczej byśmy szli w kierunku 50k na Bitcoinie, tak licząc. Ether podejrzewam, że podobnie się zachowa, ale jakby nie będę podawał price targetów, bo tam jeszcze wchodzi w rachubę ta relacja pomiędzy Bitcoinem a Etherem i ona się też tam zmienia, bo czasami Ether jest mocny względem Bitcoina, czasami jest słabszy i to się potem rozjeżdża przez to, jak te price targety, ale też bym tutaj obstawiał, że w kontekście kolejnych 8-10 miesięcy pewnie 2,5-3k jest realistyczne. Okej, okay, czyli tutaj jak najbardziej bullish narracja z Twojej strony. Właśnie, wiesz co, może będziemy tak płynnie przechodzić między tym tratwi, a też krypto, bo tak jak mówiłeś, pompuje nam tutaj to SP500, wygląda to całkiem ciekawie na tych rynkach, ale jednak wszyscy nawołują do tej jakiejś zbliżającej się recesji. Zobaczymy sobie na pewne dane, chociażby właśnie to, jak ile spółek upada, jak one sobie radzą, co się dzieje w tej gospodarce, no to nie wygląda to zbyt optymistycznie, a jednak rynek cały czas sobie jakoś radzi z tym. Więc pytanie jest, czy to wszystko jest wyceniane w taki sposób, że jednak patrząc na takie wskaźniki jak spadająca inflacja, całkiem dobre bezrobocie, rynek wycenia jakby ten soft landing i mamy te optymistyczne nastawienie. Czemu sądzisz, że tak jest, że jednak mamy wzrost mimo tej wszystkiej całego hurdury, że zaraz recesja przed nami? Zresztą w zeszłym roku jakby mieliśmy też silną narrację na recesję, zresztą stricte rzecz biorąc, recesja technicznie się tam jakaś pojawiła, dwukwartalna, licząc to jako spadek PKB, przynajmniej mówię tutaj o USA oczywiście, natomiast rynek ma charakter wyprzedzający zawsze to, co się dzieje w gospodarce tradycyjnej i być może rynek się spodziewa, że być może teraz jest trochę słabszy okres, który nadejdzie lub który już trwa jakiś czas i być może ten słabszy okres został wyceniony już w zeszłym roku w rzeczywistości i to, co teraz widzimy na rynku tradycyjnym, to jest wycenianie tego, co będzie za rok i za dwa lata. Więc w rzeczywistości być może te dane, które przychodzą teraz, nie mają znaczenia, chociaż nie ukrywam, że też trochę zaczyna mnie to niepokoić, bo o ile miałem raczej bullish nastawienie do rynku tradycyjnego w zeszłym roku czy większość tego roku, to jednak widzę pewne takie właśnie symptomy, choćby związane z tym, że tam rynek związany z samochodami w USA jest słabszy, rynek związany z jakby z półprzewodnikami, tam popyt maleje, też ilość kredytów udzielanych w USA maleje,
sentyment jest bardzo bullish. Są takie, powiedzmy, symptomy, które może niekoniecznie z mojego punktu widzenia wskazują od razu, że będzie recesja. Ja się jakby nie spodziewam w tym momencie jakiejś mega recesji. Natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby przyszła korekta w kolejnym miesiącu albo dwóch, w szczególności na Nasdaqu, bo tamte wzrosty są, powiedziałbym, jeżeli chodzi o dynamikę, paraboliczne i przydałoby się takie lekkie odreagowanie. Ale czy to bym powiedział w stronę recesji, na ten moment ja raczej obstawiam, że recesji w tym roku nie będzie. Przyszły rok zobaczymy, mi się wydaje, że też nie ma co jakoś specjalnie wyprzedzać jakby fakty, bo jakby dane się mogą szybko zmienić. I też jakby widzimy to po Fedzie, że przychodzą dane, Fed szybko reaguje, bo te dane czasami naprawdę potrafią zakręcić o 180 stopni. To w krótkim okresie czasu. Okej. Bo też czy ten timing bardziej tej korekty myślisz, spodziewasz się, czy jeszcze w wakacje, czy bardziej na ten czas taki typowo korektowy, gdzieś powakacyjny, jesienny, też związany może gdzieś z wydarzeniem wyborów? Ja bym obstawiał, jeżeli miała być korekta, to ten lub kolejny miesiąc. Ale oczywiście jakby biorąc pod uwagę, jakie mamy momentum w tym momencie na rynku, mam tu na myśli Nasdaq i tak dalej, to może to być tak, że ta korekta jednak się rozłoży w czasie i ona będzie taka trochę jakby przedłużona, to znaczy będziemy, powiedzmy, wybijać jakiś tam lokalny szczyt dość długo, powiedzmy, będziemy się ocierać, czy ten boczny na tym lokalnym szczycie będzie trwał, nie wiem, 3-4 tygodnie i dopiero korekta się pojawi, ale to tak mówię, to jest zgadywanie, bo w tym momencie tak dużo, znaczy jest sporo ludzi, którzy oczekują korekty, czy oczekiwali korekty już od jakiegoś czasu, próbują to shortować, a rynek rośnie dalej, jakby no, rynek jak złapie takie momentum, nieważne czy w górę, czy w dół, to potrafi naprawdę długo jakby w tym kierunku dalej podążać, nawet jeżeli to się staje już irracjonalne. Tak. A propos właśnie tego podążania w dłuższym kierunku, w dłuższym czasie w jakimś kierunku, też jak widzimy na SP500, no to głównie ciągnie ten wzrost kilka spółek, czyli te FANG spółki plus gdzieś tam doszła Nvidia i tak dalej. Często to jest związane to jest z obecną gdzieś narracją AI, która się pojawiła, jest dosyć powszechna, tylko teraz patrząc może w ten sposób, widzimy i ludzie narzekają, że są tylko spółki FANG i one pompują, reszta jest po prostu gdzieś tam szoruje po dni, ciekawego się nie dzieje. Tylko, że jakby nie patrzeć, mi się wydaje, że ten pieniądz, który jest na gdzieś tam dookoła rynku, on czeka z boku, czeka na jakiś lepszy, dobry sygnał po to, żeby być wrzucony, żeby dodać tę płynność do tego rynku. I teraz, czy sądzisz, czy może się pojawić coś takiego, że na przykład po tych wzrostach na FANG-u ludzie widzą, że ten rynek, gdzieś tam recesja była zapowiadana, rynek miał spadać, kasa miała być tracona na rynku, a jednak tutaj rośnie, więc na fali tego, że uciekają te okazje, może przyjść swego rodzaju FOMO na tym rynku i kasa nie tylko będzie szła już tylko do tych spółek FANG, gdzie już ludzie przegapili ten początkowy etap tych wzrostów w tym roku, i mogą uciec się do innych spółek typu growth, bo wiemy, że ostatnio przechodzili dosyć mocno do spółek value. No i teraz może być znowu odwrót do spółek growth, żeby złapać jeszcze ten upside, żeby zobaczyć właśnie te wzrosty na swoim portfolio i gdzieś tam może popłynąć kapitał, a wiadomo, jak popłynie spółka do spółek growth, no to widzimy wtedy też korelację mocną z krypto, no i tu z naszymi tymi ryzykownymi aktywami. Czy sądzisz, że coś takiego ma sens, jest możliwe? Cieszę się, że poruszyłeś ten temat. Ja proszę o pewne pytanie, tak, uważam, że jest to możliwe, bo zazwyczaj jak już byśmy dochodzili do, powiedzmy, końcowej fazy hossy, to kapitał będzie się rozlewał na wszystko tak naprawdę. Wszystkie spółki, nawet luźno związane z AI, będą gdzieś tam pompowały, czy z technologią. Akurat tam wspomniałeś o tym, że spółki te value gdzieś tam zyskały ostatnio, chociaż ja uważam, że ten wzrost był minimalny na spółkach value w stosunku do tego, co się dzieje na spółkach growth od mniej więcej października zeszłego roku. I tutaj jeszcze dopowiem, bo w sumie zacząłeś od tego, że tam ten FANG ciągnie rynek. Nawet teraz jest lepsze określenie, bo jest określenie Magnificent Seven na te wszystkie największe spółki technologiczne typu Microsoft, to nie słyszałem. Google, chyba Nvidia tu wchodzi, tak dokładnie nie znam, jakie tam spółki są do tego zaliczane, ale są to spółki, które mają te największe market capy, są związane z technologią i one najmocniej ciągną. I do tego, co trzeba jeszcze wspomnieć, to, że są wspomniane, są jeszcze jakby z AI tam luźno powiązane. Mhm. Nie wszystkie, nie, ale mają coś tam do czynienia z AI. I w rzeczywistości się okazuje, że właśnie one ciągną cały praktycznie indeks, nie tylko Nasdaq, ale S&P 500. I jak wykluczymy tak naprawdę te spółki ze wzrostu, to się okaże, że wzrosty na S&P 500 nie były wcale tak spektakularne. I to jest trochę niepokojące dla mnie, bo jakby
jest bardzo silna koncentracja w kilku spółkach i nie wygląda to wtedy jak taki organiczny wzrost, który jest podyktowany jakby poprawieniem się sytuacji w gospodarce, tylko bardziej zaczyna to wyglądać jako jak spekulacja właśnie na tych firmach pod kątem AI. I to jest coś, co trochę mi się nie podoba. Uzasadnienie, jakie widzę potencjalnie, dlaczego tak jest, dlaczego coś takiego ma miejsce, to jest to, że takie spółki duże, technologiczne, growth, one mają na tyle duże przepływy pieniężne, że nie potrzebują kredytowania, więc cały ten fut związany z Fedem potężnie stuprocentowych nie dotyczy w rzeczywistości. I one sobie dadzą radę, nawet jeżeli będzie jakiś kryzys w sektorze bankowym, albo będzie problem z udzieleniem kredytów, albo jakieś inne fluktuacje. Jakby te firmy są po prostu pod tym kątem bardziej zabezpieczone niż firmy małe technologiczne, które potrzebują regularnego kredytowania, oraz firmy value, które są zależne od cykli takich gospodarczych bardziej, czyli tego, jak gospodarka faktycznie się ma, czy mamy recesję, czy nie mamy recesji. I być może dlatego tutaj taka spekulacja się pojawia, ponieważ inwestorzy doszli do wniosku, że to jest najbezpieczniejsze w tym momencie, najbezpieczniejszy bet. Tak, tak. To jest też bardzo ciekawe wytłumaczenie tego. I zdecydowanie, no bo jak widzimy chociażby teraz po tych danych, kto upada, no to wiadomo, że mieliśmy czas, że upadały te gdzieś regionalne banki i one dostawały po tyłku. Gdzieś te mniejsze firmy, które bardziej bazują na jakimś rolowaniu długu, czy na tym, że naprawdę lecą, są pod ścianą, no to wtedy mają trudne zadania. Taki Apple, który siedzi na gotówce, tam gotówki jest po prostu po kurek, kupiliby pół Polski, jakby mogli, albo i całą nawet, no to ich to za bardzo nie dotyczy, ta sytuacja cała. A też wspomnę taką jedną ciekawostkę śmieszną, co teraz mi przyszło do głowy. UBS, to jest taki bank inwestycyjny, oni mają ratingi dla różnych akcji, także dla obligacji i tak dalej, i tak dalej. A ostatnio zmienili rating Microsoftu chyba z neutralnego na buy, co mnie rozbawiło bardzo, bo byli kilka miesięcy, gdy Microsoft był na dołku, to byli chyba test neutral albo negative, gdy był ten Microsoft na tym lokalnym dołku w październiku, a teraz po nie wiem, 8-9 miesiącach ciągłych wzrostów, nagle zmieniają sentyment z neutralnego na buy i się spodziewają price targetu $400, bo tam Microsoft albo się otarł, albo przebił ATH, już nie pamiętam dokładnie, ale po prostu uważam, że to jest dosyć ironiczne, że jakby jesteśmy w momencie, w którym mamy lokalną korektę, lokalny dołek na takich spółce i jakby wszyscy są bardziej nastawieni, nawet taki bank inwestycyjny, gdzie są analitycy, którzy by się wydawało, że powinni zarabiać, czy raczej zarabiają dużo pieniędzy i powinni mieć dobre predykcje, a oni zmieniają nagle, czy mogą mieć rację, ale jakby bawi mnie to, że zmieniają nagle sentyment na pozytywny po 8 czy 9 miesiącach ciągłych wzrostu, gdy rynek jest tak silny. Uważam, że to jest zabawne. Jakby ktoś był zainteresowany, może pisać UBS, Microsoft w Twitterze i znajdzie po prostu te predykcje, czy tą narrację UBS-u, która się zmieniła. Tak, tak, także jak coś pisujcie, szukajcie. A teraz może już trochę przechodząc płynnie z tego rynku akcji, możemy zobaczyć sobie i może powiesz mniej więcej, co się dzieje na rynku obligacji, bo jak widzimy na chwilę obecną te 10-latki mają 3,79 tutaj procent yieldu i no lokalne szczyty są znowu, od jakiegoś czasu nie było tego. Dokładniej od marca tego roku mamy takie wysokie poziomy, ale jednocześnie też widzimy, że ceny tych obligacji są bardzo mocno shortowane. Wczoraj trafiłem właśnie na taki wykres, czyli dalej spodziewałem się tego, że ten yield na tych obligacjach będzie wzrastał. Może powiesz, co tam mniej więcej się dzieje? Czy śledzisz bliżej gdzieś te wydarzenia na obligacjach? Akurat tutaj dam disclaimer od razu, że mam pozycję mniej więcej no niecałe 10%, jakieś 9% na rynku obligacji, którą ostatnio otwarłem. Więc tutaj od razu daję informację, żeby nie było. Głównie są to tickery TLT, TMF, więc to są takie duże kapitalizacje, że myślę, że raczej ciężko, żeby widzowie to wypompowali, ale mimo wszystko, bo mogę mieć po prostu jakby uprzedzenie z punktu widzenia tego, że mam tutaj pozycję. Ja jestem raczej bullish nastawiony na cenę obligacji z wielu względów. Jakby sentyment na obligacjach jest słaby. Pytałeś, co się dzieje na obligacjach. W rzeczywistości nic szczególnego się jakby nie dzieje. Jakby jest małe zainteresowanie obligacjami, mało się o nich mówi. Są jakby oczekiwania co do tego, że stopy procentowe będą dalej rosnąć na obligacjach. Ja uważam, że po jakby największej w historii beście na obligacjach, przy tak słabym sentymencie na obligacje i przy fakcie, że jednak ta
bo tu mówię oczywiście o obligacjach USA, żeby było jasne, i przy fakcie, że w USA ta inflacja zaczyna nam spadać i ta presja na Fed maleje, żeby podnosić stopy procentowe, wydaje mi się, że czeka nas przynajmniej jakieś odbicie na obligacjach, mam tu na myśli cenę obligacji. Zatem jakby rentowność obligacji, spodziewam się tych 10-letnich, 20-letnich trochę spadnie, też tego, w szczególności tych krótszych też, tych 1-2-letnich i gdzieś tam pójdziemy bardziej w kierunku 1-2%. I to będzie raczej bullish z punktu widzenia jakby ceny, ale także bardziej patrzę na to pod kątem takiego zabezpieczenia się, jakby co jakby nagle się recesja pojawiła z jakiegoś powodu. Czasami zaskoczę wszystkich mimo wszystko. Co zrobi Fed? No, bierze stopy procentowe, te krótkoterminowe i przeprowadzi quantitative easing, który jest po prostu zbijaniem rentowności obligacji 10-letnich i dłuższych. No i to oczywiście będzie miał taki charakter, czy jakby wystarczy spojrzeć, co się działo w trakcie COVID-u w 2020 roku, jak to zadziało na cenę obligacji. Więc jakby ja jestem raczej spokojnie nastawiony do tego trade'u, patrzę na niego w kontekście 1-2 lat, mam nastawienie bullish i myślę, że nawet trochę ta panika, która się pojawia wokół długu USA, to znaczy tam się pojawiają takie informacje na Twitterze, że obsługa długu USA zaczyna być zbyt droga, że te odsetki, czy ten dług jest zbyt duży, bo też ludzie patrzą za bardzo, moim zdaniem, na wartości nominalne, a nie patrzą na wartości procentowe, jakby ile kosztuje na przykład obsługa długu w stosunku do PKB. Nie jest wcale tak źle, ale nawet ale jakby ta panika mimo wszystko moim zdaniem jest dobra, dlatego że jakby to będzie w jakimś stopniu jakby wywierał presję na polityków, żeby ograniczyć zadłużenie, a mniejsze zadłużenie oznacza mniejszą emisję obligacji, a mniejsza emisja obligacji oznacza mniejszą podaż, a jeżeli podaż się zmniejsza, no to jakby, a popyt zostanie taki sam, no to też jest bullish z punktu widzenia jakby ceny obligacji. Oczywiście można też rozważać scenariusz upadku USA, ale go nie rozważam, czyli nie chcę już wchodzić w szczegóły, dlaczego, bo jakby powiem tak, jakby jeżeli ktoś chce grać pod upadek USA, to jakby niezależnie od tego, czy będziesz w dolarze, czy w czymkolwiek innym, czy w takim czy innym aktywie, to wszyscy to odczujemy. To jest trochę jak granie, powiedzmy, pod upadek FTX-a przez shortowanie FTT na giełdzie FTX. Coś w tym stylu mi się wydaje, więc jakby good luck, dokładnie. Tak, tak, no tutaj to już jest jakiś skrajny przypadek. Jak oni będą upadać, no to nie będzie za dobrze na świecie się działo. Zdecydowanie, to wszystko jest połączone. Okej, czyli coś takiego mamy na obligacjach. Też szczerze mówiąc, widać to, co się dzieje i widać, że wszystko wiadomo, że cena spadającego tego TLT jest związana z tym, co się dzieje na stopach procentowych, więc odwrotna korelacja między ceną a yieldem jest i to jest fakt, więc nie mogło być inaczej podczas jeszcze takiej sytuacji, że nie działo się nic złego na rynku, więc nie miały jakby tutaj po co te obligacje rosnąć, więc teraz może być ten moment, żeby zrobić jakąś korektę w górę i naprawdę odbić, więc tutaj nie mam pozycji żadnych w obligacjach, nie planuję mieć, ale jak najbardziej zgadzam się z tobą i z tym tokiem myślenia, który prezentujesz, a jednocześnie jeszcze rozmawiamy. Myślę, że jest jeszcze jedna taka rzecz, która mi teraz przyszła do głowy, to znaczy jakby część z tych małych banków w USA gdzieś tam miała problem związana między innymi z posiadaniem obligacji, które jakby w balance sheetach straciły na wartości i to może być jakaś tam presja trochę na Fedzie, żeby nie przeginać z tymi stopami procentowymi czy z puszczaniem cen obligacji, ponieważ jakieś kolejne banki mogą się wykrzaczeć. Ja zasadniczo uważam, że to nie będzie miało wpływu, bo te banki, które tam upadły, to po prostu za małe banki, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie z punktu widzenia systemowego, ale mimo wszystko choćby z punktu widzenia PR-u i jakby ograniczenia takiej jakby paniki, niepokoju, to myślę, że to też może mieć jakiś tam efekt. W każdym razie nie jest to jakaś tam z mojej strony porada inwestycyjna, jak ktoś jakby po prostu tylko co najwyżej zachęcam do zwrócenia uwagi po prostu na ten rynek, bo ja uważam, że zbyt mało się o nim mówi, a jest tutaj potencjał do wzrostu mimo wszystko, w szczególności jakby ktoś chciał rozgrywać po prostu te obligacje o dłuższym okresie zapadalności, czyli TLT 20-letnie, bo tam jakby zmiana ceny jest bardziej spektakularna. Powrót chyba na ATH w tym momencie, bo oznaczał wzrost chyba powyżej 70% na cenie obligacji, więc jakby... Co jest ewenementem, bo trochę też wiesz, pojawia się taka wizja, że kiedyś było mówione, jeszcze parę lat temu, że inwestujesz w obligacje, tu dużo nie można stracić, to jest stabilny instrument i radzi sobie spoko, a to nagle przy tych teraz obniżkach cen, no to widzimy, że te spadki były takie jakby na bardziej ryzykownych aktywach jak akcje i przepraszam, i to jest
dość duży ewenement. Więc tutaj na chwilę, skoro były duże spadki, też duży potencjał do tego, żeby wzrosnąć. Jeszcze tak, żebyśmy powrócili do tego 150 na tym TLT, no to chyba już by musiało się coś niemiłego zdarzyć na rynku. Mhm. Tak, także takie wydarzenie musiały być gdzieś obecne. A już jak o tym mówimy, na tych wszystkich yieldach, to może teraz przejdziemy sobie do tego naszego Fedu. Co sądzisz, co będzie z następną, będzie podwyżka, czy zatrzymujemy się? A szczerze powiedziawszy, ja się jakby w ogóle tym nie przejmuję. Uważam, że to jakoś bardzo dużego znaczenia nie ma, bo jakby jakie ma znaczenie, czy nie podniosą o 0, czy tam 25 punktów bazowych na kolejnym zgromadzeniu, skoro mamy stopę na poziomie ponad 5%. Jakby chodzi mi o to, że w relacji do tego, co mamy obecnie, nawet jeżeli podniosą o nie kolejne 0,5%, stopy procentowe na koniec dwóch spotkaniach albo 0,85, to raczej to już będzie jakby wszystko. Jakby nie spodziewam się po prostu, żeby podnosili więcej niż do, nie wiem, 6%. I jakby w relacji do tego, co obecnie mamy, czyli 5,25%, jeżeli dobrze pamiętam, to te podwyżki procentowe już nie będą miały jakiegokolwiek znaczenia. Jakby uważam, że to jest po prostu już nie warte za bardzo jakoś specjalnego przywiązywania uwagi i nie sądzę, żeby rynek jakoś specjalnie z tego powodu, nie wiem, robił jakieś ruchy. Po prostu co małe, to ma moim zdaniem znaczenie już. No tak, to już raczej jest pricing, już jest w cenach, to podwyżka i tutaj dużo nie zmienia. Kwestia, czy to będzie, jest jeszcze będzie jedna ze dwie, czy w ogóle już nie będzie, no to już chyba i tak rynek wycenia w ten sposób, że jesteśmy blisko końca i po prostu może przez to są i też te wzrosty, które widzimy na chwilę obecną. Znaczy, myślę, że jeżeli ktoś na przykład grałby albo jest powiedzmy krótkoterminowym inwestorem bardziej i na przykład jego będzie interesowało, bo kupił na przykład TLT albo shortuje TLT i musi wiedzieć faktycznie, czy Fed podniesie, czy może zapowie obniżenie stóp procentowych, bo tak mówię, ktoś gra na przykład krótkoterminowo dźwignią, tego to będzie interesowało i tam są jakieś jakby predykcje, czy może inaczej, są jakieś tam powiedzmy statystyki, które mniej więcej pokazują, jak rynek wycenia, czy będzie wzrost, czy spadek, ale mimo wszystko to moim zdaniem za małe ma znaczenie, jakby 0,25% z punktu widzenia obecnych 5%, które i tak już mamy na stopach procentowych i większe potencjalnie może mieć znaczenie, czy na przykład Powell powie już po podniesieniu czy obniżeniu stóp tam na QE, na cyrk, w sensie jak będzie odpowiadał na pytania od widowni czy tam od telewizji, jak chlapnie coś w stylu, że no raczej się nie spodziewałem już w ogóle podwyżek stóp procentowych i nie wiem, na jesień, że będą obniżać. To może mieć większe tak naprawdę znaczenie niż to, czy faktycznie stóp procentowe podniosą czy obniżą na tym konkretnym spotkaniu kolejnym, na tym FOMC. Tak. Tak, zdecydowanie zgadzam się tutaj z tobą, to już nie ma takiego znaczenia. Idąc dalej, przechodząc. A jeszcze tutaj, może tylko jeszcze jedną rzecz wspomnę, bo to jest też taka ciekawostka. Jakby jak mieliśmy tam chyba 2021 rok, początek 2022 roku, to jeszcze kilka tygodni, zanim w ogóle Fed zaczął podnosić tego stopę procentową, te 75 punktów bazowych i tak dalej, to oni w sumie długi czas mieli narrację, jeszcze kilka tygodni przed, że w sumie to oni nie będą podnosić stóp procentowych, bo inflacja sama przejdzie. Inflation is transitory i tak dalej. A potem nagle przyszły jakieś dane, zaczęli podnosić stopy procentowe. Ja bym też nie zwracał po prostu uwagę na to, co mówi Fed, bo jakby oni mogą zmienić zdanie od tak na przestrzeni 4-6 tygodni. Więc ciężko jest jakby też jakoś specjalnie się przywiązywać do ich predykcji, czy do tego, co oni mówią, że będą robić, bo rzeczywistość się potem okazuje zupełnie inna. Więc jakby przed tym też przestrzegam, żeby... Ja na przykład nie zwracam jakoś szczególnie na to uwagę, co robi w tym momencie Fed. Tam sobie słucham tej konferencji, ale bez jakiegoś szczególnego jakby, nie wiem, grania pod to czy oczekiwań. No tak, to jest duże narzędziem ich też, to co mówią jest po prostu narzędzie w ich polityce, więc tutaj manipulują i też kierują rynkiem, jeśli chodzi też o słowa, więc często też te słowa są po prostu rzucone gdzieś na wiatr, a po to tylko, żeby wywołać jakiś efekt dalej, ale teraz już idąc, może wracając znowu do krypto, ETF BlackRock. Jakie są twoje myśli na ten temat? Będzie w końcu czy nie i jakie to duże ma znaczenie dla rynku? Myślę, że jakiś ETF będzie, bo nie wiem, czy to będzie akurat BlackRock a pierwszy czy nie. Myślę, że BlackRock też w końcu będzie miał swój ETF.
Myślę, że będą spod ETF-y. Myślę, że nawet to nie będzie jeden ETF, tylko kilka. Zresztą w Europie też jakiś ETF ma powstawać, z tego co czytałem, już niedługo, w sensie dosłownie jakby ten kolejny miesiąc. W Kanadzie chyba też już jest jakiś jeden spod ETF, więc myślę, że jest za duża presja, żeby te ETF-y powstały. To jest jeden z powodów, dla którego jestem jakby bullish w kontekście kolejnych tych 8-10 miesięcy, o których mówiłem, bo jakby w przypadku tam Bitcoina, też Ethera, bo jest jakby narracja na BlackRock ETF. Oni chyba taki finalny deadline, jak to sprawdzałem, to będą musieli dać decyzję gdzieś tam właśnie w marcu przyszłego roku. Ja to kiedyś po prostu liczyłem, jak najdłużej SEC może odwlekać decyzję, i chyba mi tam wyszło około 8-9 miesięcy, co jakby patrząc od daty, kiedy oni złożyli wniosek o ETF, właśnie wskazuje na marzec, luty przyszłego roku. A z kolei też mniej więcej za rok mamy halving na Bitcoinie, za niecały rok. Tam dokładnie pamiętam kiedy, chyba maj wypada przyszłego roku, może pamiętasz, ja już tak dokładnie Tak, kojarzę, wiem, w maju to jest tak. że jakoś mniej więcej za rok to jest, więc mi się wydaje, że mamy tam jakieś narracje i jakby takim timeline'ie, takim okresie czasu jestem nastawiony byczo na rynek, bo też wydaje mi się, że jak tradycyjnie mimo wszystko pójdzie na to ATH w tym albo w kolejnym roku, nawet jeżeli tam po drodze będzie jakaś korekta większa lub mniejsza. Natomiast to, co jest dla mnie martwiące, ale to nie jest coś, o czym się teraz jakoś szczególnie martwić, to jest, jak już będziemy mieć ETF na Bitcoina, jak się wydarzy już halving w przyszłym roku, to co potem? Jakie potem będziemy mieć narracje na Bitcoina? Bo jakby ja nie widzę kolejnej narracji na Bitcoina. Ja uważam, że może dojść do takiego jakby zatrzymania się takiej ekspansji ceny, którą mieliśmy co 4 lata. Bo po prostu nie będzie już kolejnej jakby silnej narracji. Jakby po co A będziemy sądzisz, że mieć? może coś takiego będzie, że któryś większy kraj zaadoptuje Bitcoin jako środek płatniczy? Może, ale jakby czy to jest wystarczająco mocne hopium, pod które ludzie będą grali, nie jestem tak do końca przekonany. Będzie po prostu właśnie tych narracji, one wysychają. Będzie ich brakowało. Jakby skończy się już narracja pod jakiś ETF. Halving, będzie po halvingu znowu nam, znowu będzie trzeba czekać 4 lata. Jakby mam takie wrażenie, że w momencie, w którym jakby te wszystkie dobre rzeczy dla Bitcoina się wydarzą, to może być moment, w którym jednak będzie swego rodzaju taki sell-the news, może nie taki punktowy, ale taki rozciągnięty w czasie, że powiedzmy powstanie ETF, powiedzmy przez pół roku będzie super, będzie cena rosła, a potem się okaże, że w sumie będziemy mieć case jak na złocie, to znaczy będziemy potrzebowali, nie wiem, 10-20 lat, żeby zrobić razy dwa, cena będzie szła, będzie miała okres, że będzie szła bokiem przez 30 lat, bo na złocie mieliśmy takie okresy i jakby nie będzie tych emocji tutaj już wtedy na tym rynku. I nagle Tylko ludzie będą się zastanawiać, co trzymają. czy Bitcoin nie jest zbyt młodym aktywem, żeby tu już tak bardziej porównywać do tego, co było na złocie przez ten czas, gdyż złoto wiemy, że no, ludzie od lat trzymali w różnych formach, czy to ETF-y, czy to było fizyk, właśnie w skarpecie, czy to jakieś po prostu zęby cygańskie, coś w tym rodzaju. No jednak Bitcoin mamy od 10 lat, wielu ludzi jeszcze nie rozumie, nie wie, co to jest Bitcoin, boi się tego, a złoto by się nie bali. Więc tutaj, gdy będzie ta świadomość rosła, no to też i napływ tego pieniądza może po prostu rosnąć dalej. I to, że będzie już akceptowany jako ETF, jako bardziej coś w legitny sposób można będzie kupić z dostępem boomerskim, no to tutaj może gdzieś tam organiczny wzrost kontynuacji mowany być. Tak, myślę, że ten efekt tego, że Bitcoin nie jest jeszcze znany, będzie miał jakieś znaczenie. Z mojego punktu widzenia bardziej będę patrzył na to, jaka będzie cena, bo jakby ja nie chcę porównywać do złota Bitcoina pod kątem tego, jaki tam ma zakres czasowy, bo wydaje mi się, że wbrew pozorom tu nie ma tak dużego znaczenia. Z mojego punktu widzenia ważniejsze jest, jak cenowo, a szczególnie market cap się zbliża Bitcoina do złota, bo w tym momencie ten market cap Bitcoina wynosi 600 miliardów dolarów, więc tam jest dużo jeszcze miejsca na wzrosty, jeżeli byśmy mieli tam Bitcoina porównać do złota. Ja myślę, że 2-3 biliony dolarów market capu na Bitcoinie to jest jakby realistyczny target. To by dawało cenę Bitcoina jednostkową między 100 a 150 tysięcy dolarów. I myślę, że to jest realny target cenowy na przestrzeni kolejnego roku, 2 lat, w szczególności, żeby te ETF-y powstały. Tylko jeżeli już te ETF-y powstaną i będziemy mieli potencjalnie market cap na poziomie 3 bilionów dolarów, a złoto ma tam mniej więcej, są różne spekulacje między 9 a 12, też czasami są jakby poza tym range'em, który podałem, bo to różne źródła różnie to liczą, no to
jakby, wiesz, podniesienie tego market capu, no będzie bardzo, bardzo trudne już. W szczególności, jak nie będzie jakiejś silnej narracji. Po prostu wydaje mi się, czy mam takie wrażenie, że bez jakiejś naprawdę mocnej, silnej narracji bardzo trudno będzie tak duży market cap podwoić. I to No mnie tak, trochę zdecydowanie. martwi. Może rynek się zmieni, być może pojawią się narracje zupełnie gdzieś indziej, bo jeżeli Bitcoin już będzie miał swoje ETF-y, to być może pojawi się na przykład, nie wiem, na Etherze narracja jakaś, dajmy na to, na ETF-y na Etherze, może jakaś narracja na Flippening i tak dalej, ale znowu, nawet jeżeli te narracje będą miały miejsce i powiedzmy Ether za 5 lat albo wcześniej zrobi Flippening na Bitcoinie po stronę ETF-y, to co dalej? Jaka będzie kolejna narracja na Etherze? Pojawia się taki problem, że moim zdaniem ten rynek przez ostatnie tak naprawdę 13 lat jechał, czy tam więcej lub mniej, zależy się jak tam licząc dokładnie, jechał na takich powiedzmy hopium, na takich oczekiwaniach czy nadziei, że ta adopcja będzie rosła. Ale jak już dojdziemy do momentu, w którym ta adopcja będzie naprawdę w wysokim poziomie, to co dalej? Co będzie tym kolejnym takim driverem? W szczególności przy rosnącym market capie, które utrudnia dalsze dynamiczne wzrosty. No tak, to jest kwestia, na którą będzie można się zastanawiać i będziemy oczekiwać, żeby oglądać. Wrócę jeszcze do jednej kwestii. Mówiłeś, że tutaj widzisz dosyć dobry upside na Bitcoinie razem z tymi narracjami, czyli nawet tutaj mówiłeś o kwotach około 50 tysięcy. A jak się zapatrujesz na tą kwestię, że jednak niektórzy wyliczając, patrząc na cykliczność Bitcoina, patrzą, że taki wzrost nagły jeszcze przed tym halvingiem, czy do halvingu, byłby zbyt intensywny i mogłoby tutaj zaburzyć jakiś feng shui cykliczności. Czy ty się zapatrujesz jeszcze, że ta cykliczność Bitcoina jest obecna, czy raczej już luźno na to podchodzi, do tego podchodzisz? Myślę, że bardziej luźno, dlatego że ja bym nie patrzył na jakąś taką cykliczność wynikającą tylko i wyłącznie z halvingów, bo ona po prostu czasowo trochę słabnie mimo wszystko i bardziej mnie interesują newsy, pod które potencjalnie można rozgrywać wzrost lub spadek ceny. I tak naprawdę jestem mocno byczo nastawiony, może nie jakoś mega mocno, ale jakby ja uważam, że te 50 tysięcy w przeciągu kolejnych kilku miesięcy jest realne, a w przeciągu powiedzmy dłuższego jeszcze okresu, tam roku, półtora roku, jeżeli powstaną ETF-y 100-150 tysięcy, też uważam, że jest najbardziej realne i tego się trochę tak naprawdę spodziewam. Natomiast jakby, nie wiem, jak ktoś mówi, że no to byłby zbyt szybki wzrost, gdybyśmy mieli teraz 50 tysięcy. Jakby okej, ale z drugiej strony w zeszłym cyklu nie dobiliśmy do 100 tysięcy, co było właściwie price targetem, bym powiedział, większości inwestorów, którzy byli na tym rynku, nawet takich, bym powiedział, nazwijmy to, nie wiem, w cudzysłowie profesjonalnych, czy takich, którzy się posługują datą, czy tam, przepraszam, posługują się danymi, czy tam jakimiś modelami, a jednak nie dobiliśmy do tego poziomu, więc jakby ja nie widzę powodu, czemu Bitcoin nie miałby wcześniej trochę mocniej wzrosnąć, tylko po to, żeby potem trochę nie spełnić oczekiwania i na przykład nie dojść do 100 tysięcy, tylko dojść do 90 tysięcy, tam się zatrzymać, znowu zrobić jakąś cofkę. No, ja luźno do tego podchodzę w każdym razie. Dobra. XRP wygrało. Wygrało, jest całkiem przyjemna z jednej strony decyzja ze strony sądu, gdyż nie ocenili tokena jako security, ale pewne zachowania ich, czyli gdzieś tam te transfery z inwestorami uznali jako zachowania typu tego, jak się sprzedaje securities. Jak ty widzisz tą sprawę, jak ty widzisz, czy to jest to wygrana, czy nie i jakie to ma znaczenie dla szczególnie rynku altów w tym przypadku, no bo jednak to one są ganiane przez SEC i jakiś czas temu, czy to Matic, czy tam inne te POS coiny zostały jakby nie ogłoszone, ale gdzieś plotkowane przez SEC, że to jest security i przez to był delisting na giełdach, chociażby jak Robinhood. Myślę, że XRP w oczach wielu inwestorów na tym rynku, także w moich oczach, jest jednym z takich krypto, które chyba najbliżej do security, jeżeli coś w krypto można nazwać do security, biorąc pod uwagę, jak bardzo mocno XRP jest powiązane z tą firmą Ripple i tak dalej, silna tam jest centralizacja. Jeżeli SEC nie dał sobie rady przez 3 lata, żeby wygrać proces czy uwalić tą firmę, to jakby nie bardzo widzę, żeby SEC sobie jakoś szczególnie miał dać radę z jakimiś innymi tokenami, czy to jakimś tam Etherem, czy Polkadot, czy jakimiś innymi, które wydają się zdecydowanie mniej security niż XRP, przynajmniej w mojej opinii. Więc ja też nie jestem jakimś tam ekspertem pod kątem prawnym, bo czasami ten jakby powiedzmy zdrowy rozsądek swoje, a prawo swoje,
Ale skoro im się nie udało, to raczej, tak mówię, mojego punktu widzenia jest to bullish dla rynku, jest to dobre dla altów, jest to dobre tak naprawdę dla całego rynku i dla potencjalnie dalszej ekspansji. I jest to jeden z powodów, dla którego jakby ja oczekiwałbym, że te wzrosty na Bitcoinie, Etherze nawet nie tyle, że przyjdą, tylko że już powinny być, czy ogólnie na całym rynku. Bo jakby wydaje się, że to są tak silne katalizatory, że to powinno ruszyć rynkiem. I jakby, tak mówiłem wcześniej na samym początku, trochę mnie martwi, że to nie ruszyło rynkiem, tak tego oczekiwaliśmy, ale być może znowu to jest jakieś tam granie na nosach inwestorów, czy granie na oczekiwaniach. Być może rynek próbuje, jakby te wszystkie osoby, które są teraz bardziej nastawione, trochę tam wprowadzić niepewność, wystraszyć. W każdym razie z mojego punktu widzenia jest to dobre. To też trochę wygląda ta cena Bitcoina z mojej perspektywy, że jest ona sztucznie trzymana w tych poziomach i tak, to jest taki także pies na takim łańcuchu i próbuje wyrwać się do góry, ale jest sprowadzany niestety na ziemię, a gdy już się zerwie, no to wtedy może być całkiem ładna świeca w górę, albo nawet ich kilka, więc tak to z tej perspektywy wygląda, ale też patrząc na to, Ripple, na tą wygrane, tą sprawę, no to tutaj powinniśmy przez ten czas tą narrację właśnie na Bitcoina, ETF-y, na to, że tutaj gdzieś ten kapitał płynie, dużo spekulacji pojawiło się na ten temat, że o, może nie być takich hosty na altach, teraz na Bitcoinie, wiesz, jak to się pojawiają te wszystkie głosy, gdy jakieś wydarzenie się pojawia, no to ludzie już się odklejają jakby we wszystkie strony. Czy tutaj jakiś może potencjalny przy wzrostach tych na Bitcoinie też mocniejszy alt season byś upatrywał, czy w ogóle ty patrzysz w kierunku altów, czy to jest jakby mniej, gdzieś mniej ku twojemu gdzieś upodobaniu na chwilę obecną? Okej, więc ja ze swojej strony gdzieś patrzę tam na alty, obserwuję ten rynek, natomiast ja mam bardziej już takie sceptyczne nastawienie do takiego mówienia o alt seasonach, bo jestem zdania, że lepiej jest rozgrywać konkretne alty pod jakieś konkretne wydarzenia, które mają miejsce, albo nowe alty, bo tam jest potencjalnie, są jakieś nowe emocje albo są jakieś powody, dla których mniej lub bardziej logiczne, bo one nie muszą mieć jakiegoś uzasadnienia fundamentalnego, żeby cena właśnie rosła lub malała i pod to można grać. I na przykład alty, na które zwracałem uwagę ze swojej strony przez te kilka miesięcy, bo chcę podać przykład, to są alty związane z LSD, z tym trendem, i na przykład Litecoin, który ma niedługo halving. Litecoin już nie rozgrywam, ale to jest jeden z coinów, na który zwracam uwagę, ponieważ były tam oczekiwania, że halving się zbliża, że to będzie dobre dla ceny i to sobie tam jakoś rozgrywałem. I uważam, że takie jest teraz najsensowniejsze podejście do rynku. Rozgrywać alty, które mają jakieś wydarzenia, alty, które powiedzmy są świeże na rynku, które dostarczają nowych emocji, które nie miały jeszcze swoich cykli wzrostowych, albo alty, które powiedzmy Państwo na przykład mają jakieś inside info albo są blisko związani z projektami i wiedzą, że takie projekty mają sens, czują te projekty i faktycznie chcą w nich być długoterminowo. Natomiast ja uważam, że takie granie pod alty w stylu kupię, nie wiem, kilkanaście altów, bo ktoś, nie wiem, powiedział o danym alcie albo wydaje się, że będzie alt season, bo Bitcoin Dominance trochę spadł i po prostu kupię na YOLO, jest moim zdaniem bez sensu i wydaje mi się, że nie będzie już na to po prostu takiego dobrego rynku, jak był kiedyś, że wszystkie alty na przykład pompowały, bo po prostu market capy są za wysokie, jest za dużo altów, jest za duże rozproszenie kapitału i w rzeczywistości jak już pojawi się jakaś narracja, to pojawi się narracja na kilka altów, te kilka altów będzie pompowało, a wszystkie inne nie będą sobie tak dobrze dawały radę. Myślę, że nawet dobrym przybliżeniem czy przykładem tego jest nawet okres HOSY z 2021 roku, dwa okresy, gdzie na przykład mieliśmy okres, dajmy na to, no okej, okay, przed 2021 jeszcze rokiem, grudzień 2020 i powiedzmy marzec 2021, gdzie praktycznie wszystkie alty pompowały, jak leciało, bo market capy były niskie i po prostu wlał się ten kapitał i to wszystko rosło jak na drożdżach. A potem mieliśmy drugą połowę roku po tych spadkach majowych, tam od maja, od tam 19 maja do tam 20 lipca mieliśmy tak naprawdę trend boczny, a potem mieliśmy znowu jakieś tam wzrosty pod ATH na Bitcoinie i Etherze do listopada. I jakie alty nam pompowały? Nie wszystkie, nie cały rynek altów pompował. Pompował kilka altów, które miały jakieś narracje. Pompował na przykład Polkadot pompowała, bo miała tam chyba jakieś narracje pod Polaczeń, z tego co pamiętam.
pompowała Terra Luna, bo miała narrację podpalenie UST i cały ten jakby ich ekosystem. Pompował AVAX, bo wiem, że miał tam narrację pod Ethereum Killer i o to, że mają subnety i tak dalej. Jeszcze pompował, Solana pompowała przecież, bo miała narrację też pod Ethereum Killer i pod to, że będą taką kolebką dla NFT. I w rzeczywistości, jakby oczywiście są jeszcze jakieś małe alty, które pompowały, ale w rzeczywistości z tych takich większych altów, takich top 100, top 200, to tyle, jakby zbyt wiele poza tymi altami nic nam nie pompowało, jakby były to wybrane alty, które miały narracje po prostu silne. I ja uważam, że teraz będzie tak samo, jakby lepiej trzymać, szukać altów, które potencjalnie mają narrację, albo altów, które, na przykład taki alta jest Sui, które niedawno po prostu miały listing. Ja Sui nie rozgrywam i nie mam pojęcia w ogóle, co tam się dzieje, ale po prostu słyszę od ludzi, że to grają. I tam są potencjalnie świeże emocje. Tam jest potencjalnie szansa na jakąś pompę. Nawet myślę, że Aptos jest jakimś przykładem alta, który był nowym altem, nowe emocje i mimo, że tam to wszystko było oderwane od rzeczywistości, te wzrosty to pompował. Tak. I tak to mniej więcej widzę. Szukanie po prostu pod narrację czegoś. Skoro już mówimy o tych narracjach i o tych różnych altach, no to teraz jak widzimy pojawia się dużo tematów, dużo jakby uwagi jest skupione na L2-kach i powstaje coraz więcej. Są też inne L1-ki, które przerabiają się na L2-ki, chociażby Mantle, które teraz dzisiaj chyba ma tam twój ten pre-sale czy sale tego tokena, wymieniają z bity na Mantle i pojawiają się ZK i wiemy, chociażby od Polygona, ZK Sync, mamy Arbitrum, mamy Optimism, mamy te kolejne chainy jak Base, BNB tam się robi i tak dalej. Pojawia się duża narracja, myślisz, przed przychodzącą hossą i to będzie grzało rynek? Tak jak L1-ki grzały w poprzedniej hossie? Okej, ja tutaj dam disclaimer, bo w sumie powinien go wydać na początku. Jeżeli chodzi o rynek krypto, w tym momencie posiadam tylko Ethera i to nie jakąś nie jakiegoś dużego buga, bo tak naprawdę też koło 9-10% portfela i nie mam żadnych altów. I przymierzałem się tak naprawdę do zakupu altów i myślałem o L2-kach i fajnie, że o nich wspomniałeś tak naprawdę, bo ja jakby robiłem powiedzmy jakiś tam research i jest kilka rzeczy, które mi się w L2-kach nie podobają. Może zacznijmy od tej dobrej strony. Jakby jak najbardziej L2-ki teraz łapią jakby uwagę inwestorów i to jest dobre, to jest bardzo dobre, to jest bardzo bullish. Dużo się o nich mówi gdzieś tam na Twitterze. Faktycznie łapią adopcję, faktycznie mają sens z punktu widzenia tego, że są potrzebne po prostu jako powiedzmy taki faktyczny layer dla użytkowników. A Ethereum wtedy działa tylko jako settlement layer, który zabezpiecza to wszystko, to jak najbardziej wszystko ma sens. Natomiast rzeczy, które mi się tutaj nie podobają, to jest to, że mam wrażenie, że to jest bardziej narracja na narrację na L2-ki. Jakby są tak silne oczekiwania, że będzie narracja na L2-ki, że ludzie piszą o tej narracji, ale jakby bez jakby podania takiego fundamentalnego, organicznego wyzwalacza, który faktycznie jakby przekona inwestorów, tak powiedzmy tą ulicę, ale też takich powiedzmy bardziej profesjonalnych inwestorów i bardziej inwestorów związanych z technologią do faktycznego wejścia w te projekty, bo z punktu widzenia powiedzmy inwestora, który zwraca uwagę na fundamenty, te L2-ki, tokeny ich często nie mają w ogóle żadnego sensu, przynajmniej na razie, może się to zmienić, bo są na przykład tylko tokenami governance, więc tak naprawdę nie są do końca potrzebne do niczego. Nie mają jakiegoś zastosowania, jakiegoś sensownego utility. Czeka je duża inflacja. Często te chainy są scentralizowane, w sensie sequencer jest scentralizowany tak naprawdę, więc to też nie jest takie do końca dobre z punktu widzenia jakby narracji na token projektu, który ma być zdecentralizowany. Więc z punktu widzenia takiego inwestora, które patrzy na te fundamenty, no nie będzie mu się to podobało. I przykładem takiego choćby nawet projektu, który trochę w to się wpisuje, to z Arbitrum. Może sobie zobaczyć, jaka tam czeka inflacja na tokenie za, powiedzmy, za rok. Oczywiście to jest odległy okres, jakby rok, no nie? Więc jak to już rozgrywa krótkoterminowo, to w porządku. Tylko jakby chodzi mi o takie długoterminowe trzymanie tokenu. No i też z punktu widzenia zastosowania tokenu, powiedzmy sobie szczerze, Arbitrum nie ma jakiegoś szczególnego. Podaję Arbitrum akurat, bo tam najlepszy zrobiłem, powiedzmy, research ostatnio, ale to też się trochę wpisuje, powiedzmy, pod Optimizm, czy jakieś tam inne L2-ki typu Metis, być może Synapse i jakieś inne. A z punktu widzenia znowu inwestora takiej ulicy, takiego inwestora, którego specjalnie nie przywiązuje uwagi do fundamentów, tylko
po prostu szuka czegoś, na czym może szybko zarobić. Dla takiej osoby L1 były atrakcyjne w zeszłym bull markecie, dlatego że w rzeczywistości ta narracja zbudowała się w sposób organiczny. Ulica, czyli Litel, miał problem z drogimi opłatami na Etherze i zaczął w jakimś tam stopniu migrować na inne blockchainy, a część ludzi robiła sobie takie porównanie w stylu: Ether ma taki market cap duży, typu 500 miliardów dolarów, zależnie od tego, jaka tam była cena, jest wolny, jest drogi, niezależnie od tego, czy to miał sens, czy nie, zdaniem tego inwestora jakby to nie miało przyszłości, więc ja pójdę na Solanę, pójdę na Cardano, pójdę na, nie wiem, Terra Luna, na jakiś inny blockchain, który ma lepszy TPS, jest tańszy w użytkowaniu, ponieważ ten blockchain z całą pewnością przejmie cały ten, albo przejmie pałeczkę po prostu od Ethera i zyska na wartości na market capie poprzez jakby ten taki organiczny wzrost wartości zablokowanej na tym blockchainie, też poprzez wzrost aktywności ogólnie na blockchainie i tak dalej. I budowało się na tej podstawie tezy inwestycyjne. I tego brakuje mi trochę, czemu tak miałoby być w przypadku L2. Jakby ja nie widzę takiej pasji wśród tych inwestorów ulicznych, którzy jak w 2021 roku była na cenę jedynki, oni wręcz podchodzili do tego w sposób taki fanatyczny, jak religię to traktowali. Oni nie kupowali tych L1, dlatego że chcieli je tylko sprzedać drożej. Oni je kupowali, bo naprawdę wierzyli w niedługoterminowo, wierzyli w to, że te L1 pokonają Ethereum i wierzyli w to, że staną się one dominującym graczem i się wykucali na forach, nie to jaki będzie price target, tylko się wykucali, czy lepsze będzie Solana, czy Cardano, czy AVAX, czy Terra Luna, czy jakiś tam inny blockchain. To było wręcz takie fanatyczne. To były takie ideologiczne wręcz, powiedziałem, przepychanki. A w tym momencie czytam Twittera i to jest bardziej takie zasadzie: kupuję token, nie interesuję się projektem tak naprawdę, nie obchodzi mnie, co się z nim stanie w rzeczywistości do końca, ale mam price target. Wiem, na jakiej cenie chcę sprzedać już. Jest za mało religii, a za mało jest takiej chciwości w tym wszystkim. Ja bym mówił religii w takim cudzysłowie, takim metaforycznym. Sekciarskim trochę, jak to, tak. Ale moim zdaniem to ma ogromne znaczenie z punktu widzenia budowania jakby takiej silnej narracji, czy takiego silnego trendu i wzrostu ceny, ponieważ ci fanatyczni hodlerzy, oni będą trzymać, nawet jak cena będzie spadać, będą trzymać te tokeny, będą powodowali, że ten supply, szczególnie ten float supply, liquid supply maleje na rynku i to daje taką trampolinę do wzrostów. A tutaj w przypadku, nie wiem, optymizmu, arbitrum, czy metis, czy jakichś tam innych L2-ek, strasznie dużo widzę oczekiwań cenowych, a mało widzę takich oczekiwań ideologicznych. Jedyną różnicą trochę tak naprawdę jest optymizm, bo tam zauważyłem, że jest trochę takiej, bym powiedział, sekciarstwa akurat wśród tych ludzi, jak czytam ich na Twitterze, że tam kłócą się, że technologicznie optymizm jest lepszy czy gorsze. Nie wnikam w to, po prostu mówię, że tam jest trochę tej ideologii, ale mimo wszystko to community wydaje mi się trochę takie słabe. Tak jak, nie wiem, patrzę na 4chanie, tam małe zainteresowanie optymizmem arbitrum, patrzę na Twitterze, tutaj głównie te price targety są taką dominującą jakby cechą. Jakieś tam inne miejsca, typu YouTube, tam nie widzę jakichś takich ideologicznych kłótni w komentarzach, żeby ludzie pisali, co jest lepsze, co jest gorsze. Jak wejdziesz sobie w sumie na Reddita, to zobacz, jakie komunity na Reddicie ma, na przykład Cardano, Ethereum, Solana, Dogecoin, nawet chyba AVAX. Jakie tam się zbudowały na tych subredditach duże społeczności, ile tam jest jakby tych ludzi, którzy tam siedzą, te subreddity, to są setki tysięcy ludzi, a potem wchodzisz na Optimism albo na Arbitrum i tam jest pustka, totalna pustka, tam nie ma nic kompletnie. Jakby nie ma żadnej społeczności na Redditie zbudowanej, jakby nie twierdzę, że to jest jakiś czynnik, który determinuje od razu, czy coś jest dobrą czy złą inwestycją, tylko jakby podaję tutaj, że to jest jeden z przykładów jakby braku właśnie tego zaangażowania ze strony ulicy, ze strony takich zwykłych inwestorów, takiego ideologicznego, i to mnie trochę niepokoi i to mi daje takie odczucia, że wcale dwójki nie mogą nie okazać się tak dobrą inwestycją z punktu widzenia tych altcoinów.
Jakby nie próbuję też nikogo jakoś stricte zniechęcić, bo sam nie jestem do końca zdecydowany, czy na przykład chcę zainwestować, czy nie, bo w rzeczywistości być może najlepiej po prostu podejść do tego tak, że inwestuję, bo w końcu prędzej czy później LWKi będą miały swoją pompę i prędzej czy później pójdą do góry, bo co to kupi, niezależnie od tego, jak bardzo to nie ma sensu, bo będą, bo po prostu ta chciwość się włączy, ale jakby daję to jako przestrogę, że w porównywanie tego do L1 mi się wydaje, że to jest trochę przesada. I w sumie tyle. Na tym być może tutaj zakończę to ostrzeżenie. Powiedz co? Tak, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, które powiedziałeś właśnie z tym całym sekciarskiem i tym community, które mocno siedzi, bo widzimy, że no działy się dantejskie rozmowy czasem, jak gdzieś tam kardanowcy uderzali na jakieś Ethereum Maxi i tak dalej, ale czy nie sądzisz, że po prostu to community, które miałoby wesprzeć, gdzieś tam się wykłócać arbitrum optymistą, to jest po prostu community Ethereum i oni już po prostu nie kłócą się, co będzie lepsze, czy to będzie optymist, arbitrum, czy jakiś metis, tylko wiedzą, że to wszystko i tak zostaje w rodzinie, zostajemy w świecie Ethereum i czy będziemy na jednym czy drugim działać, to i tak mamy po prostu optymalizację tego, co jest na głównym chainie, a które będzie używać, to i tak wszyscy zarobią na Etherze w tym przypadku. A jest tak trochę, ale też widzę tendencję do tego, że często osoby, które tak piszą, po prostu siedzą w Etherze tak naprawdę w rzeczywistości. Mm-hmm. Jakby nie próbują betować na tym, która LWK się wybije, bo w szczególności, jeżeli ktoś ideologicznie siedzi w Etherze, to prawdopodobnie dlatego, że podoba mu się tokenomia, a te tokenomie tam, powiedzmy sobie szczerze, w optymizmie czy tam arbitrum, to tak, takie zbyt fajne to nie są. Oczywiście jest też dużo inwestorów, bo też jakby mam info, którzy mieli dużą ekspozycję w Etherze i na przykład robią bet częścią Ethera do L2 i bardziej to rozgrywają na zasadzie chcę, żeby arbitrum zyskało do Ethereum, aniżeli do USD. Jakby to też jak najbardziej ma sens i może być dobrym rozegraniem. Natomiast jak mówię, koniec końców po prostu za mało widzę takiej pasji w tym wszystkim do tych projektów, do tego optymizmu czy do arbitrum. To jest bardziej na takiej zasadzie, że próba sprzedania nawet optymizmu i arbitrum jako coś dobrego dla Ethereum niż dla samych tych projektów. Mhm. Tak to przynajmniej okay. Widzę trochę. Okej, okay. Zobaczymy też jak tu wyjdzie Shillerka cała twitterowa, bo kwestia tego, że nie ma tego community aż tego mocnego, ale jeśli Shillerka gdzieś pójdzie na dużym etapie, no to z dużym rozmachem, no to może też tutaj inaczej się zadziać, ale zdecydowanie na przykład jeśli chodzi o YouTube, no to myślę, że na YouTubie mniej to widać ten całe jakby zaangażowanie, bo jakbyśmy sobie spojrzeli, poczytali pooglądali te filmiki o pojedynczych L1-kach, które były w tamtych 8, to tam była gruba jazda, było tego multum kontentu. Teraz jeśli chodzi o same tutaj już decydowanie, co jest lepsze między jedną L2 a drugiej, no to tu już nie ma tego typu dyskusji, co i tylko ewentualnie jest głównie Twitter i tam pompowanie, tak jak mówisz, z tym price targetem, że to powinno osiągnąć, bo OPI przecież będzie wysoko stał, bo tam jest przecież, buduje się Coinbase, bo tam się buduje teraz Binance i jeszcze powstają inne rzeczy. Gdzie trochę to jest taka narracja w ten sposób, że no oni się budują, ale zanim jakieś coś tam powstanie logicznego i ciekawego, to dużo czasu i pojadą trochę na jakimś oczekiwaniu, że będzie onboard userów, tak jak widzę na przykład, że Coinbase ma tam, ile nie wiem, 50 milionów userów na swojej giełdzie i to jest potencjalnie 50 nowych milionów użytkowników na ich chainie, no ale tak nie jest, no bo to nie jest całkowicie inna para kaloszy, większość tam ludzi po prostu ma konta, kupuje sobie jakiegoś bitcoina i trzyma, a tych degenów, co będą latać gdzieś, robić portfele metamorfizm, maski po L2-kach gdzieś wchodzić w defi, nie wiadomo co robić, no to jest garstka tylko i oni już są w tym świecie i już gdzieś skaczą po różnych łańcuchach, więc no tutaj mogą pompować, ale czy wypompują, no to się okaże. Na pewno trzeba dużo jeszcze cierpliwości, żeby to w jakiś sposób ujrzało swoje światła dzienne i można było na tym śmigać, używać i było coś do zaoferowania, bo budowanie zajmuje trochę dużo czasu. Tutaj jeszcze tak. Może dwie uwagi tylko wtrącę do tego, co powiedziałeś. W kontekście opis taka, jakby technologia może być super, ale jakby analogią, która mogła, czy takim bearish może case'em jest na przykład, dajmy na to, trochę jak Cosmos SDK, powiedzmy, z zeszłego bullrunu, gdzie tam były naprawdę duże oczekiwania cenowe, bo technologia super i tak dalej,
a jakby technologia, mimo że była używana też przez Binance, to już nie wpłynęło jakoś bardzo na wzrosty na jednostce Atom. Znaczy ona miała jakby najbardziej dobre wzrosty w 2021 roku, ale pytanie, na ile to wynikało z jakiejś narracji, na ile to wynikało z tego, że po prostu wszystkie alty pompowały, bo tam powiedzmy to był coin, który gdzieś tam zatrzymał się na $20 i miał ogromne problemy, żeby się przebić i potem jak wybił na $40, to szybko zawrócił, więc jakby tutaj taka przestroga, że technologia może być fajna, ale pytanie, czy faktycznie to będzie przemawiało do retailu z punktu widzenia jakby takiej narracji. A druga rzecz, jak już któryś z Państwa inwestuje faktycznie w te tokeny L2, to z całą pewnością zwracacie uwagę na unlocki, bo to jest moim zdaniem niesamowicie ważne, żeby po prostu być świadomym, czy będzie jakiś zrzut, czy nie będzie, w szczególności, że znaczy ja mogę nie mieć dobrych danych w tym momencie, bo wiem, że tam Arbitrum zmieniało trochę swoją tokenomię i tam lokowali jakieś tokeny, które miały być zrzucone na rynek w przyszłości, ale kojarzę, że za rok ma być jakiś unlock, który jest chyba o wielkości obecnego circulating supply. Więc to jest taka przestroga, bo to się ma odbyć chyba no, za niecały rok mniej więcej, więc to jest tylko taka przestroga, żebyście zwracali uwagę po prostu na to. Chociaż teraz patrzę na OP, no to mamy te unlocki cały czas, a ta cena się dobrze trzyma, jakby nie patrzeć. Tutaj akurat tak, to występuje. Zdecydowanie teraz jest silnie. Dobra, Kabur, prawie godzinka nam strzeliła, dużo niezwykle w sumie. Generalnie się wyrabialiśmy w tak 46 minut, ale było wiele tematów do poruszenia. Czy jeszcze coś na koniec chciałbyś dodać? Nie wiem, może mieć gdzieś tam zapisana jakaś ciekawostka, do czegoś się odnieść. Może co najwyżej, jeżeli na przykład taki tip, że jeżeli Państwo na przykład śledzą kogoś na Twitterze albo znajdują jakieś nowe konto i powiedzmy to konto jest powiedzmy bardzo silne tezy stawia, czy to bearish, bullish w danym momencie i one mogą się wydawać, że mają mniej lub więcej sensu, to polecam sobie robić backtesty takich kont na Twitterze. Można to zrobić po prostu wchodząc w advanced search na Twitterze, wpisując w autorach tą daną osobę, a następnie dając sobie zakres dat, które sobie sprawdzamy i na przykład cofnąć się właśnie do kluczowych momentów, typu dajmy na to kwiecień 2020, albo powiedzmy grudzień, styczeń, przełom 2021-2022, albo dajmy na to październik 2022, takie kluczowe momenty z punktu widzenia powiedzmy reverse side na rynku i zobaczyć, czy to, jak te osoby wtedy podchodziły do rynku, bo czasami zauważyłem, że jest tendencja do tego, że konta, które są permabulami albo perma niedźwiedziami, czyli na stopę, bo shit postują w jednym kierunku, mają jakby dużą audiencję, mają duże zasięgi, a mają totalnie złe tezy, albo mają tezy tylko i wyłącznie dobre wtedy, gdy akurat przyjdzie ich moment, bo jak ktoś ciągle jest niedźwiedziem, to będzie miał w końcu swoje 5 minut, a jak ktoś ciągle jest bykiem, to też będzie miał swoje 5 minut. Jakby po prostu taki tip, żeby na to uważać i faktycznie sobie sprawdzać te konta czasowo wstecz, czy te tezy miały wtedy sens, czy nie miały sensu, czy były takie same jak obecnie. Myślę też, tak powiem, to ja prześmiewczo, że jak ktoś ciągle się myli, ciągle na odwrót daje przewidywanie, to też warto śledzić chyba takie konta, bo te sygnały też są wartościowe moim zdaniem. Tak, to tak, tak na to koniec. Tak, małe tipy, mała ciekawostka. Jak najbardziej. Trzeba używać czegoś takiego, wtedy możemy zweryfikować to, kto jakim jest influ, że się tak wyrażę. Dobra, dzięki Kabur. Mam nadzieję, że do zobaczenia już za jakiś czas. Dzięki wszystkim, tak, staram się teraz być trochę bardziej aktywnym, jest jakieś tam problemy zdrowotne, zresztą mówiłem Ci o tym i tam mniej więcej wiesz, a teraz już jest trochę lepiej i staram się być bardziej aktywny, więc myślę, że coś kiedyś jeszcze w przyszłości nagramy. Tak, jak będzie o czym rozmawiać, to na pewno. W szczególności jak będzie coś, będzie upadek jakiejś giełdy albo jakiejś internej łabędź, to nasze ulubione tematy. Tak, tak, zdecydowanie, coś takiego. Oby nie, ale może będzie ten niebiały, nie wiem jak pozytywną rzecz nazwać, jaki łabędź to ma być, ale może coś takiego też się pojawi. To cóż, na razie, trzymaj się. Dobra, trzymaj się. Życzę wszystkim powodzenia na rynku, dobrego bull marketu i do usłyszenia.